Dobry wieczór. Mam nadzieję, że połączenie z internetem nie jest już wolne. Witam na kolejnej KHT, chyba już 16, potem sobie sprawdzę. Sorki za spóźnienie, ale musiałem posłuchać wywiadu w TVP Info z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Dość ciekawy był wywiad. I tak jak się tego właściwie spodziewałem, powiedział prezes Kaczyński. Zanim zacznę to, co chcę dzisiaj głównie omówić, proszę Państwa, to postaram się, chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Otóż TV Republika ujawniła skandaliczne manipulacje Komisji Millera odnośnie generała Błasika, czyli stenogram i nagrania z Komisji Millera. To jest bardzo ciekawa rzecz. Niestety, zawsze mówiłem, że to jest taka moja cicha satysfakcja, bo po pierwszym moich słowach i wywiadzie, który był w sieci w 2015 roku, w czerwcu, na temat Smoleńska, czy późniejszych po prostu wywiadach, nie zostało na mnie suchej nitki ani z prawej, ani z lewej strony, a tymczasem wszystko to, co mówiłem, potwierdza się. Nie będę omawiał tutaj tego wszystkiego. Jutro będę o godzinie 15:35 w TV Republika mówił na ten temat. Nie wiem, czy sam, czy z kimś, ale mam tam podobno wystąpić. Się mnie zawiadomiono, więc jeżeli się nic nie zmieni i TVP Republika nie odwoła, to pewnie będę. Więc zapraszam wszystkich, ale też chcę zrobić specjalny program z kimś może nieznanym, ale fachowcem od lotnictwa, może nieznanym, którym będę chciał porozmawiać na te tematy. Ja cały czas uważam, że klucz jest w Polsce i żeby zrobić taką operację, trzeba mieć źródła po wszystkich stronach. Niestety. Inaczej się nie da zrobić tej operacji. Dobra. Proszę Państwa, oczywiście to, co się dzieje wokół Marszu Niepodległości sobotniego. Nie chcę powtarzać tych wszystkich komunałów, które już wylano. Oczywiście, że jest 60 tysięcy ludzi było w tym marszu i nie należy potępiać policji, że nie wyciągnęła z tego tłumu kilkunastu ludzi, ponieważ wtedy doprowadziłoby to do rzeczywistej awantury. W takich sytuacjach każda policja na świecie po prostu rejestruje i później wyciąga konsekwencje. Oczywiście, że 99,99% ludzi, którzy tam poszli na ten marsz, to byli patrioci z polskimi flagami, dumni z tego, że są Polakami. Niestety, ja już przed poprzednim marszem w zeszłym roku mówiłem organizatorom marszu i mówiłem narodowcom, żeby po prostu uważali, bo będą prowokacje. Tak, proszę Państwa, ponieważ dokonała się prowokacja. Cały świat wyciąga to, co chce, a żeby wyciągnąć to, co chce, musi wiedzieć, że coś takiego będzie, albo musi to im być w jakiś sposób wrzucone, prawda? Przy czym ja nie potępiam, jeszcze raz powiem, świata, że tak to mówi, bo to jest ich sprawa, to nie są Polacy. Natomiast absolutnie potępiam polskie telewizje, które koncentrują się tylko na tych kilku głupich transparentach. Głupich, idiotycznych i niezgodnych w ogóle z duchem narodu polskiego. Dlaczego? Proszę Państwa, wczoraj odbyła się debata idei, to chyba się nazywa, i ja też miałem trochę satysfakcji, ponieważ usłyszałem to, co napisałem prawie półtora roku temu i co pisałem na Salonie 24 na temat ruchów narodowych i na temat definicji narodowości. I otóż profesor Zybertowicz podał trzy takie wyróżniki. Pierwszy wyróżnik to jest chrześcijaństwo. Czy chcemy, czy nie chcemy, chrześcijaństwo jest elementem założycielskim, kamieniem węgielnym nie tylko Polski, ale i cywilizacji europejskiej. Nie chodzi tutaj o chodzenie do kościoła, czy przynależność do kościoła, ale uznanie tego aksjomatu. Uznanie to chrześcijaństwo, które było w 966 roku, a przypominam, że w 966 roku naszej ery nie było jeszcze katolicyzmu, nie było, znaczy był tylko katolicyzm, powiedzmy szczerze, bo to był kościół powszechny, kościół rzymski. Nie było różnych odłamów chrześcijaństwa. To było jedno chrześcijaństwo, które było wtedy czynnikiem państwowotwórczym.
To są ten fundament, te korzenie, w które wszyscy, każdy, kto chce być jeden z tych korzeni, z tych fundamentów, każdy, kto się uważa za Polaka, powinien zaakceptować. Drugim czynnikiem jest oczywiście tożsamość historyczna i historia. Każdy, kto się utożsamia z naszą historią i tak jak profesor Zybertowicz powtórzę, może jej lubić, nie lubić, może krytykować niektóre rzeczy, może nie krytykować, ale musi się z nią utożsamić, jest Polakiem. Każdy, kto zaakceptuje kulturę i to zarówno w formacie językowym, jak i w formacie merytorycznym kulturę naszego kraju, jest Polakiem. Każdy, proszę Państwa. Każdy, mówiąc podsumowując to, każdy, kto pracuje dla Polski, dla dobra Polski, jest Polakiem. Przykro mi. Tak będę mówił i przykro mi, że twierdzono zupełnie co innego. Uważam, że wszelkie sprawy rasowe są sprawami idiotycznymi. Bo tu powiem coś, co pewnie wielu z Państwa zszokuje, więc zanim mnie potępicie, to posłuchajcie sobie. Ja jestem filologiem polskim. Jestem językoznawcą. Poruszam się w materii języka, praktycznie głównie w materii języka. I mogę stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że język, że dla języka polskiego zrobiło najwięcej, może nie najwięcej, ale bardzo dużo. Ja bym chciał tak poruszać się w materii języka polskiego jak oni, dwóch poetów. Julian Tuwim, którego onomatopeja, może nie lokomotywa, ale to słynne z kwiatów polskich i salwą błysków trysło z lów, gdzie widać ten i runą zroty deszcz ołowiany, ale złoty, jest genialną frazą w języku polskim. To, co robił Tuwim z językiem, jest genialne. Potem był Leśmian, który również otworzył nowe połacie języka polskiego, nowe obszary, w tym również neologizmy. No nieważne, nie chcę wpadać i narudzić wam jako polonista, ale oni byli Żydami, proszę Państwa. Żydami, a jednocześnie czuli się Polakami. Ja wiem, że powiecie, że Tuwim był komunistą. Czy Tuwim był komunistą? Tuwim był przede wszystkim alkoholikiem i genialnym poetą i alkoholikiem i tak prawdę mówiąc, różnie to bywało. Zmarł w 1953 roku. Być może również ze zgryzot, może również dlatego wolał się zapić, niż w tym momencie patrzeć może na to wszystko. Nieważne. To jest najmniej ważne. Ważne jest to, co ci ludzie zrobili w języku. Nie można, proszę Państwa, uznawać polskości tylko na podstawie koloru skóry. Tym bardziej, że wczorajsze święto 11 listopada jest świętem tylko i wyłącznie Polski. Transparent pod tytułem Europa jest biała jest idiotyczny. Bo to nie jest święto europejskie, tylko nasze. Tak jak święto Amerykanów jest świętem amerykańskim, a święto Francuzów świętem francuskim. To są święta narodowe, a nie europejskie. Gdyby ten transparent brzmiał Europa jest chrześcijańska, jeszcze bym go zrozumiał. Europa, proszę Państwa, nigdy nie była w pełni biała. W tej Europie były różne nacje, różne rasy i wszystko się mieszało, ale wszystko było spojone do pewnego momentu na tych kamieniach węgielnych, na jednym, tak jak i Polska. Polska i to Polska Jagiellonów przecież jest podstawą, nie tylko Polska, złoty okres przecież, prawda? Nie zapomnijmy również, krytykując kogokolwiek, że jedynym krajem, który nigdy nie uznał rozbiorów polskich i zawsze był fotel dla przedstawiciela polskiego oraz nigdy nie uznał okupacji Polski przez Niemców, była Turcja. Przecież to nie jest biały kraj. To jest kraj również islamski. Oczywiście nie chcę tu mówić o islamie. Uważam również, że transparent Holokaust dla islamu jest idiotyczny, zupełnie jest głupi, bo walka z islamem i walka z islamizacją polega na czym zupełnie innym, na odtworzeniu właśnie europejskiej fundamentu, jakim jest chrześcijaństwo. I to mówię wam ja. Człowiek, który nie należy do żadnego kościoła i chyba nie będzie należał nigdy. Ale nie znaczy, że nie mam prawa uznawać tego, nie mam prawa uznawać tego faktu, bo to jest fakt. To jest fakt i to jest bardzo proste. Nasi biedni narodowcy, biedni, bo mówię biedni, są moim zdaniem mocno niedouczeni, również w innej mierze. Proszę mi, proszę Państwa, przysyłaliście mi na priv różne swastyki, różne oznaczenia typu swastyka,
Od czasu wręcz Światowida poprzez Legiony Polskie. Tak, to było, to prawda, tak to było. Tylko że po 1939 roku proszę iść z tą swastyką, nawet z Legionów Polskich, do Palmir. Albo pojechać do Oświęcimia. Nie rozumieją ci ludzie po prostu, nie rozumieją, że niestety, niestety nie da się odtworzyć konotacji historycznych niektórych symboli, jeśli te symbole zostały użyte w największym zbrodni ludobójstwa na świecie, jaka kiedykolwiek miała miejsce, a więc przez Niemców nazistowskich. Prawda? Oczywiście twierdzenie, że wszyscy są faszystami, to też jest bzdura, dlatego że faszyści i to jest zupełnie co innego. Adolf Hitler w swoich mowach, on nie uważał się za faszystę w ogóle. To wszyscy mylimy. To jest takie troszeczkę propaganda sowiecka. Stalin w 1943 roku zresztą o ten temat mówi, że trzeba ten faszyzm po prostu nazywać wszystkich tych, którzy się opierają faszystami, nazistami i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to nie jest to. To nie jest to. Proszę sobie dokładnie poczytać zarówno pamiętniki Goebbelsa, jak i książki o Hitlerze, jego biografię, posłuchać jego mów i widać wyraźnie, że on stworzył zupełnie inny ruch. To są naziści. Naziści. Niemieccy naziści. Niemcy byli nazistami, ale nigdy nie byli faszystami, więc mówienie nam tutaj to raczej porównywanie nas do Włochów. Zresztą faszyzm włoski był troszeczkę inny niż... też się przedstawia. Nie zgodziłbym się tutaj do końca z negatywnymi konotacjami nacjonalizmu. Może przez ryzys nazizmu tak. Nazizm tak, ale nazizm to jest narodowy socjalizm. W skrócie. Natomiast sam nacjonalizm jako taki może być również czynnikiem państw twórczym, ponieważ rządy, uważam, że polityka gospodarcza, szczególnie w większości większych krajów świata, jest polityką nacjonalistyczną, czyli w ochronie własnej nacji, czy własnej państwowości. Dobrze, nazywajmy to patriotyzm. Organizatorzy Marszu Niepodległości mogli wiedzieć dokładnie i dobrze wiedzieli, co mogą wywołać tego typu rzeczy. Nie jest dla mnie usprawiedliwieniem, że w tłumie znajdzie się zawsze jakaś taka grupa. Oczywiście się znajdzie i prawdopodobnie to była prowokacja. Nie mam oczywiście dowodów, mam nadzieję, że jakieś służby to badają, ponieważ ci, którzy to nieśli, to byli po prostu prowokatorami, to byli prowokatorzy, którzy wiedzieli, jaki wywołają efekt. W zeszłym roku usiłowałem ostrzec, porozmawiać z różnego rodzaju grupami narodowymi na temat właśnie ochrony marszu, na temat ochrony kontrwywiadowczej od środka, żeby uniknąć tego typu prowokacji. No niestety, najpierw usłyszałem, że od jednego pana takiego, jednego usłyszałem, naprawdę ze Zbekiem się nie rozmawia, to więc się nie rozmawia, to dobrze. Usiłowałem, wrzuciłem to na Facebook i wrzuciłem to wszystko, no więc cóż, pojawił się jeden z jakiś taki dziwny facet, który mi śmierdział wojskiem od razu, już wiedziałem, jak to jest. Te grupy są rozgrywane i będą rozgrywane. Wypowiedź później rzecznika prasowego marszu jest wypowiedzią karygodną, idiotyczną. Co to znaczy separacja rasowa? Co to znaczy separacja rasowa? Spójrzmy na siebie. Jak będziemy te rasy badać genetycznie, to może wrócimy do Rosenberga, tak? Bo proszę Państwa, tak prawdę mówiąc, jak ktoś się interesuje okresem nazizmu i hitleryzmu w Niemczech, to dobrze wie, jak wyglądała klasyfikacja rasowa według Alfreda Rosenberga, prawda? I według tej klasyfikacji to ja mam klasę A1, prawda? A1. A wcale nie wiem, czy gdzieś tam w jakichś moich potomkowie gdzieś tam dawno, dawno, dawno temu w głębi historii nie byli na przykład jakimiś Tatarami, jakimiś Kozakami i czymkolwiek. Sądzę, że nie. Bo samą rodzinę mam z Warszawy. I to też jest ważne, ponieważ nikt nigdy mnie nie przekona do rzymskiego pozdrowienia. Nie ma czegoś takiego jak rzymskie pozdrowienie, jest tylko gest pod tytułem Heil. I ten gest się jednoznacznie w Warszawie kojarzy. W Warszawie, gdzie na każdym, jak można nieść jednocześnie transparenty sławiące ludzi z Powstania Warszawskiego i jednocześnie hajlować. Proszę to wytłumaczyć starszym ludziom, nawet swojej rodzinie, którzy tego nie zrozumieją. Nie ma, że my odkryjemy. Zajmowałem się kiedyś młodą Polską naukowo. Dlaczego mówię o młodej Polsce? To był prąd literacki wiek XIX, wiek XX. Prąd, który również był znany i Piłsudskiemu, i Piłsudczykom.
Na obrazach Malczewskiego i Micińskiego jest bardzo dużo swastyk. Ja pamiętam w latach 70., kiedy robiliśmy wystawę w Muzeum Literatury w Warszawie, poświęcono młodą Polskę, mieliśmy ogromne kłopoty z cenzurą i trzeba było wyjaśniać to wszystko, ponieważ one były sygnowane swastykami, zresztą nie Hakenkreuzem, ale swastykami, to jest pewna różnica. Wiem, że to jest również i hinduskie, że to jest również od znak prasłowian, zaraz dojdziemy do prasłowian niestety, prasłowian, ale rok 1969 skończył tą konotację i nic już nie wróci, proszę Państwa, nie wróci tego, nie wróci, póki my cały czas będziemy mieli miejsca stracę, proszę Państwa, bo pod tą swastyką, z tym gestem rozstrzeliwano ludzi na ulicach, mordowano miasta, gazowano kobiety i dzieci. Tak to jest, proszę Państwa, więc proszę mi nie wmawiać. Jeżeli ktoś chce być w ruchu narodowym, no pewnie dostaje, przepraszam. No dobrze, może pan by tak to otwarcie powiedział. Nie interesuje mnie dzisiejsza Turcja. Ja mówię to, o czym było, żeby pokazać to, co się dzieje. Poważnie, odpowiem na pytanie. Takie postawy trzeba ludziom tłumaczyć, że symbol swastyki już dawno zmienił swoją symbolikę i poprzednie znaczenie tego znaku nie mają znaczenia. To obecnie symbol nazizmu. Tak, trzeba to tłumaczyć. Trzeba tak, trzeba tłumaczyć. Trzeba również tłumaczyć ludziom właśnie podstawy bycia Polakiem. Jeżeli mówimy o patriotyzmie, to patriotyzmem jest na przykład nie oszukiwać, nie kraść. Oczywiście mam również pretensje do władzy. I to dużą pretensję do władzy, która zostawiła narodowców samych sobie, organizatorów marszu samych sobie, która ich w rezultacie pomija. Również w niektórych sytuacjach. Trzeba dyskutować. Trzeba po prostu wymagać i jednocześnie edukować, bo tak jest, bo inaczej będą tego typu rzeczy. Takie będą skutki, a skutki polityczne mogą być duże. A szkoda, ponieważ ja jestem zwolennikiem idei narodowej. Naprawdę zwolennikiem idei narodowej, ale jak widzę i słucham niektórych wypowiedzi, czy widzę niektóre obrazki, również włos mi się jeży na głowie. Proszę Państwa, te skojarzenia są ewidentne, tym bardziej, że zestawiano na przykład nasze marsze, marsze niepodległości, które powinny być radosne i wesołe i pal sześć te race, race są wszędzie, to nie o to chodzi, zestawiano na przykład z marszami nazistów holenderskich czy nazistów niemieckich, którzy nosili ewidentnie hitlerowskie oznaki na sobie. No i co? To chcieliśmy osiągnąć? Rozmawiałem z dwoma osobami z Ruchu Narodowego. Jeden na bardzo ciekawa rozmowa z jednym z panów z młodzieży wszechpolskiej. Zupełnie inna, bardzo, zupełnie nie taka drapieżna, pokazująca rzeczywiście ruch młodych patriotów. I druga rozmowa na temat ekonomii. Zupełnie inna, rzeczywiście pokazująca, jak młodzi ludzie widzą przyszłość i działanie w państwie. Możemy się z tym zgadzać lub nie, ale tak to jest. Natomiast co poszło w świat? W świat poszły jakieś idiotyczne transparenty, które nie mają nic wspólnego z Polską i z ideą narodową. Jak można było pozwolić na miejsce organizatorów marszu? Ja wiem, że oni nie widzą wszystkiego, ale mieli służbę porządkową. Oni sami powinni to załatwić. To nie jest, proszę Państwa, tak, że każdy ma wolność pisania tego, co chce, tylko to jest marsz i to jest impreza, która powinna uczcić niepodległość Polski, 99. rocznicę. I nie można pozwolić, żeby mieszano do tego jakieś inne sytuacje. Faktem jest, że część z tych ludzi, prawdopodobnie nawet tych, którzy nieśli te transparenty, do których się wszyscy czepiają, nawet pewnie nie wiedziała, co robi. Nie wie, co robi, bo dla nich to impreza. Ale czy to są patrioci? Wszystko to jest impreza? Nie, proszę Państwa, to nie są patrioci. Ci ludzie zrobili o wiele więcej złego niż dobrego pełnej idei narodowej. No ale cóż, jeśli narodowcy edukowani są na podstawie na słowach różnego rodzaju dziwnych przywódców, jakichś ludzi szukających kościołów, ludzi jakichś tego, a to jest wszystko proste, proszę Państwa, proste. Trzy punkty idei narodowej, to co mówiłem, tylko ruch na tej bazie uznający to, może być tolerowany wszędzie. Oczywiście jest inną sprawą to, że po coś to wszystko służyło. Więc
Pan prezes Jarosław Kaczyński, z którym nie śmiem dyskutować, powiedział, że nie ma na dowodów, że to jest związane na przykład z wystąpieniem o reparacje niemieckie. Oczywiście żadnych dowodów nie ma. Ale to służy wszystkim naszym przeciwnikom naokoło. I to było, można było przewidzieć od początku, że teraz właśnie, kiedy nie ma już prowokacji, kiedy nie ma policji, która będzie prowokować, podpalać budki i kierować nas w jakąś tam stronę, to trzeba się spodziewać, że ktoś znajdzie się w środku i wywali coś głupiego i to zostanie zauważone. Bo ja jeszcze raz powtarzam. Zauważono w morzu flag coś, co i było minimalne. Co było tylko i wyłącznie tym jednym promilem. Ale żeby to zauważyć, trzeba było o tym wiedzieć, że to będzie. Po prostu. Trzeba było wiedzieć, że to będzie. Na tej zasadzie. I tutaj się zgadzam, że nie ma miejsca na to. Jeżeli ktoś chce być prawdziwym narodowcem, prawdziwym Polakiem i uważać się za Polaka, musi również zrozumieć te wszystkie nasze postawy. Polskość, proszę Państwa, w odróżnieniu od innych nacji, nie jest kwestią tylko i wyłącznie urodzenia po matce, po mieczu, nie wiem jak to się liczy w Polsce. Polskość to jest wyznawanie pewnego etosu kulturalnego, etosu historycznego i przede wszystkim fundamentalnego uznania chrześcijaństwa za podstawę. I jeszcze raz powtarzam, nie chodzi o chodzenie do kościoła, możesz być wierzący, niewierzący, ale to musisz uznać, czy chcesz, czy nie chcesz. Wtedy jesteś dopiero Polakiem. Być może właśnie tego boją się wszyscy nasi wrogowie, wszystkie te koncerny, cały ten, jak my to mówimy, Mordor i lewactwo, właśnie tego. Właśnie tego, że my się skonsolidujemy na tych trzech mocnych podstawach i wtedy będziemy rzeczywiście mocnym krajem. Może nie chcą tego. Zauważmy, że również te podstawy, tak prawdę mówiąc, to konsolidacja, my zazdrościmy Amerykanom, zazdrościmy Rosjanom, ich poczucia państwowości, ale na tym to się właśnie koncentruje. Każdy ma jakąś podstawę, jasną, prostą, zrozumiałą dla każdego. Przepraszam, przeczytam coś. Dzieci, które zginęły za wolną Warszawę, przewracają się w grobach, jak widzą młodych w geście nazistowskim. Większość tych patriotów noszących koszulki ze znakiem Polska Walcząca nawet nie wie, o co chodzi. Większość to rzekomi kibole, którzy idą w marszu śpiewając pieśni kościelne. Jutro pojedzie lać drugiego i tak dalej. Nie, proszę, to no tak teoretycznie. To teoretycznie to jest racja, że większość ludzi to często wynika nie ze złej woli, tylko z niewiedzy. Z tego, że dadzą sobie włożyć coś. Ja kiedyś mówiłem o państwu i kiedyś powiem jeszcze o Kongresie Wszechsłowiańskim. O organizacji ewidentnie rosyjskiej, która miała rozwalać nasze ruchy narodowe i prawie jej się to udało. I patrzyłem z przerażeniem, jak kupa młodych, jak cała masa młodych narodowców idzie w to. No jak to? My, bracia Słowianie, co tam Zachód, to Germanie, my, bracia Słowianie, tylko że nie zauważyli, że tak naprawdę... To jeśli ten cały pan Slawis i całe te słowiańszczyzna przychodzi zawsze z Moskwy od czasów cara i na końcu okazuje się, że tacy najbardziej słowiańscy ze wszystkich Słowian są Rosjanie, prawda? A cała reszta to tylko są podsłowianie. To jest to, czego nie chcemy wiedzieć. Ktoś tu mówi bzdury, pan Pleciesz, że znalazłem ci przypadkiem. Ktoś tutaj napisał mi, no nie mogę tego znaleźć. Tego nie mogę znaleźć. No dobra, przepraszam, ale że plecę bzdury, bo jeżeli ktoś znalazł 10 zł przypadkiem, to tego... Nie, proszę Państwa, telewizje nie znalazły tego przypadkiem. To była przygotowana akcja. Żeby ta akcja przygotowana, trzeba było mieć, tak jak mówiłem o Smoleńsku, różnych ludzi w środku. Trzeba było stworzyć tą prowokację po to, żeby móc ją sprzedać. Każda inspiracja i dezinformacja w wywiadzie najpierw jest pewne działanie, są źródła, są pewne kanały rozprzestrzeniania, jak to się ładnie mówi, pewnego rodzaju właśnie tuby rozprzestrzeniania, kanały rozprzestrzeniania, więc to kanałem takim naczelnym jest prasa. Świadoma bądź nie, to jest najmniej ważne, czy ona jest świadoma czy nie. W tej chwili, przynajmniej w tej chwili, spłaćmy to. Na pewno ktoś tam jest zawsze świadomy, wie czego szukać i oczywiście muszą być elementy, które należy rozprzestrzenić, a trzeba wiedzieć, że te elementy są. I mam pretensje również do organizatorów Marszu Niepodległości, że widząc to, że ta straż, która tam była, nie zlikwidowała tych transparentów. Zostało to odebrane inaczej. Ja wiem, żeście panowie nie chcieli zrobić awantury w środku, ale... O wiele większa awantura by była, gdyby zlikwidowała policja. Sami mogliście to zrobić.
Sami mogliście to robić i teraz będzie stulecie Marszu Niepodległości. Mam nadzieję, że nie powtórzycie tych błędów. I pamiętajcie, panowie organizatorzy i panowie z ruchów narodowych, jeśli wszędzie widzi się szpiegów i prowokatorów, to nie znajdzie się żadnego szpiega i prowokatora. Tak to jest, proszę państwa. Ale możecie mnie słuchać, nie posłuchać, ja się naprawdę nie będę w to wtrącał. W zeszłym roku usiłowałem wam poradzić, sugerować, mówiąc szczerze, oleliście mnie. Oleliście mnie też w tym roku, twierdząc, że różne rzeczy się mówiąc nieprzyjemnie. W związku z czym, dobrze, postaram się jednak to mówić głośno i wyraźnie, bo nie zależy mi, czy będę autorem jakiejś ochrony, czy nie będę autorem jakiejś ochrony kontrwywiadowczej, ale dobrze by było, gdybyście się państwo nauczyli się, jak to rzeczywiście powinno wyglądać. I pamiętajcie również, nie każdy, kto przychodzi do was z pieśnią patriotyczną na ustach i w koszulce patriotycznej, z napisami różnymi, z orłem na piersiach, jest rzeczywiście miłośnikiem tego orła. Prawda? Jest coś takiego jeszcze jak obca flaga, o czym pewnie nie widzieliście, a może wewnątrz jest zupełnie co innego. Ja chodzę na przykład w dżinsach, to widzicie państwo, mam dżinsy, t-shirty, mam też podarte dżinsy tutaj na sobie, kota, który tu mi przysypia. I co? Czy oznacza to, że nie jestem patriotą, że jestem patriotą Amerykanów, bo dżinsy to jest wymysł amerykański? To akurat produkowała chyba nawet nie firma amerykańska, tylko chińska jak zwykle, prawda? W tym marszu byli różni. Byli Chińczycy z polskimi flagami. Widziałem maru nawet Afroamerykanów, Afroeuropejczyków. Niech będzie murzynów, nie uważam słowa murzyn za obraźliwe. I pamiętajcie jeszcze jedno. Ludzi się nie ocenia tylko i wyłącznie po wyglądzie, ale ocenia się ich po tym, co sobą reprezentują. I tak jak prezydent Kennedy, John Fitzgerald powiedział, nie pytaj, co Ameryka zrobi dla ciebie, ale co ty zrobisz dla Ameryki, tak samo myśmy wszyscy powinni powiedzieć, że Polakiem jest ten, który pracuje dla dobra Polski. Polski, konkretnego kraju w konkretnym miejscu. Bez filozofii, bez żadnych idiotycznych przekłamań. Tak samo jak patriotyzm jest zero-jedynkowy. Albo się nim jest, albo się nim nie jest. Nie można być troszkę, nie można relatywizować tego w ten sposób. Właśnie. Tutaj ktoś napisał, to jest nagrywanie tematu naszego zwierzęcego nacjonalizmu i rasizmu. Przez kogo? No więc szukajmy odpowiedzi, ale również szukajmy tej odpowiedzi u siebie. My niestety, i ja to widzę w niektórych ugrupowaniach, szczególnie w młodych ludziach, lubimy zwalać na kogo innego. Zawsze to słyszałem, a bo tu jest wróg, tam jest wróg i tak dalej. Tylko, że proszę państwa, my im pozwalamy na to. Nie pozwalajmy, brońmy się. Po prostu nauczmy się bronić. Po to mamy własne państwo, byśmy się nauczyli go bronić, a nie patrzyli tylko, kto nas dalej obroni. Oczywiście to, co ja mówię, może się wydawać państwu naiwne, może się wydawać państwu niechętne, prawdopodobnie ubędzie mi paru subskrybentów, ale trudno, takie jest życie. Wszystko, co robię, robię tutaj, robię dla państwa, robię dla Polski, po polsku i dla Polski. Ale to nie oznacza, żebym w tym momencie skreślał innych tylko dlatego, że mają inną karnację na przykład. Jeśli on robi również wszystko dobrze dla Polski, jeśli rozumie tą moją polskość, to dlaczego mam go nie cenić? Dałem przykład tu Wima i Leśmiana. Specjalnie to wybrałem. Mógłbym dać jeszcze więcej przykładów, dlatego że to jest najlepszy przykład polskości, jaki kiedykolwiek był. Proszę państwa, właśnie poezja, wbrew pozorom, poezja tu Wima, ta jeszcze ta przedwojenna i tak dalej. Jeszcze raz powiem, ruchom narodowym zrobiono krzywdę, ogromną krzywdę. Część to jest ich wina, ponieważ dopuścili do tego typu prowokacji. Oczywiście nie byli w stanie przeciwdziałać, nie są w stanie przeciwdziałać propagandzie, która się dzieje. Uważam, że nasz rząd powinien, nie tylko prezydent w mocnych słowach, czy pan prezes Jarosław Kaczyński również w mocnych słowach, napomnieć Europę, ale nasz rząd powinien pokazać, właśnie pokazać tą naszą polskość, taką, jaka ona zawsze była, jest i zawsze będzie. Dobrze, proszę państwa, trochę się wkurzyłem, ale nie szkodzi. Ale nie szkodzi. Jest mecz, dajmy sobie już spokój, jutro KHT jak zwykle. Cześć, kita was żegna. Jutro KHT jak zwykle o godzinie 20:30. Mam nadzieję, żeście się państwo na mnie nie poobrażali, ale trzeba czasami dość jasno
to wszystko powiedzieć ludziom, ponieważ ludzie wymagają jednak kształcenia. Uważam, że kształcenie społeczeństwa, w tym kształcenie historyczne, winno być ustawiczne. Tak, żebyśmy to zrozumieli. Dziękuję Państwu. Dobranoc.